obchody 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w gminie Kościelec rozpoczęto przymarszem pocztów sztandarowych, delegacji i uczestników uroczystości do kościoła świętego Andrzeja Apostoła w Kościelcu, gdzie została odprawiona msza święta w intencji ojczyzny. Przed mszą montaż słowno-muzyczny przedstawiły dzieci z zespołu szkolno-przedszkolnego w Kościelcu. Ojczyzna moja to wioski i miasta, wśród gór lechnickich sadzone od piasta. To rzeki, lasy, kwietne niwy, łąki, gdzie pieśń nadziei śpiewają skowronki. Ojczyzna moja to te ślepe pola, którą od wieków zdeptała niewola. To te kurhany, te smętne mogiły, co je swoboda obrączów przykryły. Ojczyzna moja to ten duch narodu, co żyje cudem wśród głodu i chłodu. To ta nadzieja, co się w sercach kwieci, pracą u ojców, a piosenką u dzieci. Mszę świętą odprawił i homilię wygłosił ksiądz Tadeusz Funk. Jakże trzeba pamiętać i o tych, którzy już od nas odeszli, którzy bronili naszej ojczyzny, którzy przelali krew o wolną i niepodległą Polskę. W ciągu swych dziejów Polacy byli drężeni przez sąsiadów, skazywania na rozbiory, zesłania, obozy koncentracyjne, bunkry głodowe. Wolność swą naród może umacniać, ugruntowywać albo ją całkowicie utracić. Nie dzieje się to zazwyczaj z dnia na dzień. To jest proces, który narasta powoli, albo naród miły i uczysty, ceni sobie wolność i czyni wszystko, by ją zachować, albo zapomina o ojczyźnie, lekceważy wolność i marnotrawi wysiłek i ofiary wielu pokoleń. Święta miłości kochanej ojczyzny czują cię tylko umysłem właściwym. Dla ciebie zajadły smakują trucizny, dla ciebie więzy pęta niezależne. Byle cię można wspomóc, byle wspierać, nie żal żyć w nędzy, nie żal umierać, pisał Ignacy Krasicki w hymnie do miłości ojczyzny. Po liturgii nastąpił przemarsz do miejsca uświęconego męczeńską krwią młodzieży polskiej, gdzie złożono wieńce i zapalono znicze. Może tak w tą stronę te kwiaty? Dalsza część uroczystości odbyła się na cmentarzu w Kościelcu, gdzie oddano hołd harcerzom i wszystkim poległym za ojczyznę. Głównym punktem obchodów były uroczystości przy mogile w Turach, gdzie spoczywają ciała 35 osób zamordowanych przez hitlerowców
w lutym 1940 roku. Wartę honorową zaciągnęli członkowie jednostki strzeleckiej 4150 z Konina. Po uformowaniu się pocztów sztandarowych nastąpiło złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości, drucha komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kościelcu, Marka Straszewskiego, wójtowi gminy Kościelec, panu Dariuszowi Ostrowskiemu. Zdrowo wójcie, komendant gminny Marek Straszewski melduje pod oddziały do uroczystości 11 listopada. Dziękuję bardzo. Proszę o prowadzenie uroczystości zgodnie z regulaminem. Podczas wciągania przez poczet flagowy flagi państwowej na maszt został odegrany hymn Polski. Druh Mirosław Zagozda odczytał apel poległych. Żołnierzy samoobrony Mińska, Wilna, Lidy oraz Grodna, walecznych Orląt Lwowskich oraz powstańców wielkopolskich i śląskich. Wzywam strzelców, drużniaków, sokolików, kadetów, skautów i harcerzy. Wołam córki i synów narodu polskiego, broniących państwa polskiego przed nawałą bolszewicką. Wzywam żołnierzy, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Kolejnym punktem obchodów Święta Niepodległości było złożenie wiązanek i zniczy na mogile. Hołd poległym oddali. Delegacja Urzędu Gminy w Kościelcu na czele z wójtem panem Dariuszem Ostrowskim. Delegacja Gminy Krzymów. Delegacja Rady Gminy w Kościelcu z panią przewodniczącą Zofią Kokocińską. Delegacja Starostwa Powiatowego w Kole. Delegacja Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kościelcu. Delegacja Lasów Państwowych, Nadleśnictwo Koło, na czele z nadleśniczym Tomaszem Anastasiakiem. Delegacja miejscowości Tury z radnym Błażejem Oźminkowskim i sołtysem panią Magdaleną Jasińską. Delegacja harcerzy z gminy Kościelec. Delegacja przedstawicieli placówek oświatowych terenu gminy Kościelec. Szkoła podstawowa z Dobrowa. Szkoła podstawowa z Trzęsiewa. Szkoła podstawowa z Różkowa Pierwszego. Zespół szkolno-przedszkolny z Kościelca. Wiązanki i znicze złożyli również pozostali przedstawiciele organizacji, instytucji oraz uczestnicy uroczystości. Po tej części obchodów głos zabrał wójt gminy Kościelec, pan Dariusz Ostrowski. Mieszkańcy gmin Kościelec i Krzymów. Zebraliśmy się tutaj w dniu dzisiejszym, w dniu, w którym obchodzimy Święto Niepodległości, aby oddać hołd naszym przodkom walczącym o wolną, niepodległą ojczyznę, wyrazić wobec nich szacunek, wdzięczność i obiecać im, że tak wychowamy swoich synów i córki, aby pamiętali o bohaterach tej ziemi. Dzieje naszej ojczyzny to nie tylko niestety lata spokoju, rozwoju, pomyślności. Częściej życiu naszych rodaków towarzyszyły wojny, zabory, okupacje.
Najtragiczniejszym wydarzeniem w dziejach Polski była utrata niepodległości w 1795 roku. Kto wtedy pomyślał, że niewola będzie trwała 123 lata? Przetrwaliśmy ją. Odzyskaliśmy wolność. Jak łatwo wypowiada się te słowa, odzyskaliśmy wolność. A przecież niewola trwała ponad wiek. W tym czasie urodziło się i wychowało kilka pokoleń. Co to znaczyło żyć pod zaborami, nie dać się wynarodowić, pozbawić tożsamości? To oznaczało, że trzeba było prowadzić świadomą walkę na każdym poziomie, w każdym środowisku o imponderabilia, czyli najwyższe wartości takie jak język, religia, tradycja, kultura. Kierowali nią najwartościowsi Polacy, świadomi tego, o co toczy się ten bój. Poeci, uczeni, duchowni, nauczyciele, rodzice. Tak, to była, jak ktoś powiedział, najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. Aby pamiętać, że walka o wolność jest świętym obowiązkiem zniewolonych, Polacy przystępowali do niej, organizowali powstania. My znamy je jako listopadowe i styczniowe. Ich przywódcy i walczący w nich są naszymi bohaterami narodowymi, wzorami do naśladowania. Wreszcie skończyła się niewola. 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Pokolenie Józefa Piłsudskiego zapisało się w historii jako to, które najbardziej kojarzy się z tym podniosłym faktem. Szanowni Państwo, czym jest wolność? Nad tą kwestią nie zastanawiamy się w czasach pokoju, dobrobytu. A przecież znamy te słowa, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Jednak najczęściej traktujemy je jako ozdobnik stylistyczny. Raczej tak je traktowaliśmy. Od kilku miesięcy zaczynamy rozumieć, jak bezcenną wartością jest wolność. Za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Trudno w to uwierzyć, iż w XXI wieku spadają bomby na domy, szkoły, szpitale, że giną dzieci. Wszyscy boimy się tego, co niestety może się stać. Tym bardziej cieszymy się, że żyjemy w wolnej ojczyźnie, o której tak pięknie pisała Maria Konopnicka. Ojczyzna moja to ta ziemia droga, gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga, gdzie ojciec, bracia i gdzie matka. Ta myśl została pięknie rozwinięta przez dzieci dzisiaj w kościele, zespołu szkolno-przeszkolnego w Kościelcu. Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim, którzy przygotowali tę piękną, patriotyczną uroczystość. Dziękuję Państwu za udział w naszym święcie i życzę, aby rodzinne i przyjacielskie spotkania, na które wybierają się Państwo, odbyły się w pogodnej i życzliwej atmosferze. Po przemówieniu wójta gminna orkiestra Dęta zagrała wiązankę piosenek patriotycznych. W części muzycznej dowódca uroczystości złożył meldunek wójtowi gminy o zakończeniu uroczystości i wyprowadzeniu pocztów sztandarowych. Trochę wójcie, komendant gminny Marek Straszewski melduje pododdziały na zakończenie uroczystości. Dziękuję, proszę o odprowadzenie pododdziałów i zakończenie uroczystości. Thank you.
podniosłość uroczystości podkreślił udział grupy rekonstrukcyjnej Stowarzyszenia Zajezdnia Skrzymowa. Najbardziej do przodu, do prawo, do przodu, do przodu.